Cześć kochani. Hello, witam Was serdecznie na naszym spotkaniu. Czwartek od serca. Witamy razem ze Stellą. Cześć, cześć, cześć. Fajnie, bardzo się cieszę, że jesteście, że przychodzicie. Sekundkę się spóźniłam, ale mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Udostępnię. No, dzień dobry, dzień dobry. Udostępnię tylko jeszcze na Facebooku tą transmisję na mojej grupie. Słucham serca, uważne życie z pasją i lecimy. Dzisiejsze nasze spotkanie. Hello, hello. Fajnie, że dołączacie, dziewczyny. Dzisiejsze nasze spotkanie będzie taką inspiracją, takim impulsem do tego, żeby z większą lekkością i radością, bo jak wiecie, radość jest moim słowem na 2021, realizować swoje pomysły, swoje cele i włączyć się w ten nurt, w nurt energii, tej dobrej energii we wszechświecie, żeby nie działać z presji, tylko działać właśnie z tej dobrej intencji, z tej intencji lekkości, tej intencji radości tworzenia, którą mają małe dzieci i którą chciałabym, żebyśmy też pielęgnowały i rozwijały tutaj. Dobra, mam nadzieję, że wszystko dobrze działa. O, cześć Ania, widzę Ania na fejsie, czyli też jest dobrze. Cześć Marzenka, cześć, cześć Karolina. No hej, hej, dziewczyny. Zanim przejdę do tematu dzisiejszego naszego spotkania, czyli tak jak tutaj na Facebooku nazwałam, na Instagramie to dopiero opiszę, ale prawo nieprzywiązywania się, czyli zanim do tego przejdę, chciałabym dwa słowa dosłownie, dosłownie dwa słowa. Dzięki Marzenka, tak, wyglądam wiosennie, bo jakby szczerze mówiąc, wiosna to jest moja ukochana pora roku i lato, więc jednak nawiązuję i już zaczynam czuć powoli tą wiosnę, powiem Wam. Powolutku, powolutku, ale wczoraj było ładne słoneczko i ta energia się gdzieś tam udziela. Cześć Margaretka, hello. Super, fajnie. Cześć Gabrysia, cześć Iza, cześć dziewczyny, witam Was serdecznie. Więc dwa słowa wstępu ogólnie o tych duchowych prawach wszechświata, duchowych prawach obfitości. Tych praw jest bardzo wiele. Tak wiecie, powszechnie często mówi się o prawie przyciągania i chyba każdy o tym słyszał i to hasło zostało bardzo gdzieś tam wyświechtane. No cześć, cześć, cześć. I tak naprawdę powstało wiele mitów na ten temat. Gdzieś tam ludzie zaczęli się z tego, wiecie, śmiać, że to nie działa, że w ogóle co to jest, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast prawda jest taka, że faktycznie są pewne prawa natury, prawa wszechświata, prawa przestrzeni, możemy to nazywać jak chcemy, ale które nie tyle determinują może nasze spełnienie, naszą obfitość w życiu, ale jeżeli my je znamy, to jest nam łatwiej po prostu, z większą lekkością możemy się w ten nurt włączyć. I to wszystko zaczyna z innego poziomu funkcjonować. Przestajemy, wiecie, z taką trudnością, z takim gdzieś tam z wewnętrznymi blokadami, przestajemy się męczyć, robiąc pewne rzeczy i realizując nasze cele, a zaczynamy bardziej płynąć. Nabieramy tego wiatru w żagle. I ja dzisiaj powiem o kilku z tych praw. Pierwsze z nich to jest prawo czystej możliwości, a dosłownie dwa słowa, bo więcej będziemy praktykować przede wszystkim na warsztacie Duchowa Czarodziejka, który startuje już 31 stycznia. Więc pierwsze prawo czystej możliwości. To jest to prawo, które pozwala nam poczuć właśnie, że te możliwości są niezmierzone, że one są nieskończone. Że oczywiście, jeżeli my zdecydujemy, że nie wiem, nie ma możliwości z danej sytuacji wyjść, że sytuacja jest trudna, że nie ma żadnych drzwi, żadnej furtki, no oczywiście, jeżeli my tak uznamy w sobie,
to my się odłączamy od tych wszystkich możliwości. Więc prawo czystej możliwości mówi nam o tym, że łączyli się z tą dobrą energią wszechświata, z tą niezmierzoną energią potencjałów i możliwości. Cześć dziewczyny, fajnie, że dołączacie. I po prostu dawali sobie na to przestrzeń, na przykład w medytacji czy w kontakcie z naturą. Również w Duchowej Czarodziejce my będziemy konkretnie z tym działać, praktykować i więcej oczywiście o tym mówić. Kolejne spraw, Stella, to jest prawo dawania i otrzymywania. Jeśli chodzi o to prawo, to ono mówi nam o tym, że tak naprawdę ta energia, która płynie cały czas, jest bezpośrednio związana, jeżeli coś dajesz, to jest to też związane z otrzymywaniem. Jeżeli masz blokady na poziomie na przykład brania, przyjmowania, i tutaj nie chodzi o stricte jakieś, wiecie, rzeczy tylko i wyłącznie materialne, że głupio ci jest, jak dostajesz prezent. Nie, tu chodzi o wszystko. O to, czy jesteś w stanie przyjąć dobre słowo, na przykład komplement. Czy potrafisz to w sobie poczuć, przyjąć, czy otwierasz swoje serce na to przyjmowanie? Czy doceniasz i cieszysz się z tych małych rzeczy wokół, które każdy z nas dostaje każdego dnia, tak? Czyli czy potrafisz przyjmować z taką wdzięcznością w sercu na przykład naturę, na przykład relacje z bliskimi, tak? Czy cieszysz się i przyjmujesz jako właśnie podarunek dla Ciebie to, że ktoś, nie wiem, jest dla Ciebie miły, albo po prostu poświęca Ci swój czas i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj to wszystkie aspekty są istotne. I ten przepływ energii, im więcej też Ty dajesz, tym więcej otrzymujesz. Więc jeżeli ktoś chce i czuje na przykład w swoim życiu brak radości na przykład, czy brak miłości, to bardzo pomocne jest... Cześć Konrad! Miło. Cześć Angelika! Dzięki, kochana. Kibicuję Ci tam. To dawajmy tego więcej. Czyli ludzie często wpadają w my jako ludzie, a przecież oczywiście też mi się to zdarzało, czy nieraz jeszcze może zdarza, wpadamy w taką pułapkę czasami, że no właśnie, chcemy coś uzyskać z zewnątrz, tak? Od kogoś na przykład w relacji, że po prostu okazuj mi więcej czegoś tam, tak? I tak naprawdę to jest wchodzenie w opór z tym prawem dawania i otrzymywania, bo tworzymy w ten sposób blokadę, jeżeli my coś próbujemy siłowo wymuszać. A no tak, jeszcze mamy tutaj Rafała, także już dwóch rodzynków. No witajcie. Więc wtedy, jeżeli czegoś czujemy, że nam brakuje, to właśnie naszą rolą jest zbudować wewnętrzny nadmiar i dawać to. Im więcej my dajemy jakieś jakości sami z siebie, otoczeniu, nie wiem, w partnerstwie, w jakichkolwiek relacjach w naszym życiu, tym więcej tego do nas wraca. Po prostu tak działa ta energia. Tak działa ten naturalny przepływ. I oczywiście znowu jest, to są dosłownie dwa słowa na temat tego prawa. Ja więcej o tym będę mówiła na warsztacie i będziemy to ćwiczyć, praktykować, bo teoria to jest jedno, a praktyka to jest zupełnie co innego. Jak można jeszcze właśnie to prawo w sobie rozwijać, też więcej powiemy sobie już na warsztacie. Kolejnym prawem, które dosyć wielu ludzi zna, większość ludzi o nim słyszała, czyli prawo przyczyny i skutku. Karmy, no to chodzi tutaj o to, że każde nasze działanie, każda nasza myśl również wpływa w jakiś sposób na to, co się wydarza później, tak? Czyli jest pewna przyczyna i jest skutek. Czyli to, że my teraz widzimy coś w, powiedzmy, nazwijmy to w lustrze naszej rzeczywistości, w odbiciu, w naszym życiu. Komuś się może wydawać, okej, ktoś odnosi sukces i komuś się może wydawać, kto spojrzy na to z boku, nie wiem, to jest jakiś przypadek, to jest zbieg okoliczności, łut szczęścia, czy odwrotnie, ktoś doświadcza czegoś bardzo trudnego w swoim życiu i znowu, z zewnątrz może nam się wydawać niesprawiedliwość, o co tutaj w ogóle chodzi. Natomiast prawo karmy mówi o tym,
że każdy nasz czyn, każda nasza myśl, każde nasze działanie będzie miało wpływ energetyczny na to, co nas otacza, i również w pewnym momencie te aspekty, te elementy, te rzeczy, które się wydarzyły, które my zrobiliśmy, których my dokonaliśmy, te przyczyny będą prowadziły do jakichś określonych skutków. Czasami to jest tak, że my nie dostrzegamy, i to jest bardzo cenne wtedy gdzieś się właśnie zatopić w ten nasz świat wewnętrzny, żeby się nauczyć, żeby się dowiedzieć, dlaczego coś się dzieje w moim życiu, tak? Czyli to jest to traktowanie życia jako pewnych, wiecie, lekcji. Nie chodzi o to oczywiście, że to są jakieś, spotykają nas jakieś kary czy nagrody. Nie, warto podejść do tego po prostu, że wszystko jest jakąś dla nas nauką. Każdy z nas się uczy, nikt z nas nie jest idealny i każdy z nas doświadcza zarówno tych takich trudniejszych momentów, jak i momentów większego przepływu radości, spełnienia. I sprawdzajmy, zadawajmy sobie pytanie, co mnie do tego momentu doprowadziło, co do tej sytuacji doprowadziło. To jest prawo karmy. Oczywiście znowu, to są dwa słowa. Na warsztacie będziemy z tym pracować, będziemy z tym działać, będziemy się temu przyglądać, jak to u nas w życiu wygląda i co możemy z tym zrobić. Mamy też prawo najmniejszego wysiłku, czyli to jest to takie działanie, wiecie, z lekkością. Mówi się, że jeżeli ktoś kocha to, co robi w swoim życiu, na przykład kocha swoją pracę, to nie przepracuje żadnego dnia, takie jest powiedzonko. Nie do końca się z tym zgadzam, no bo wiadomo, że nawet jeżeli kochamy i jest ta lekkość, jest ten przepływ, no to wciąż wymaga to naszej dyscypliny, zaangażowania i tak dalej, więc powiedzmy, nie do końca bym tutaj sugerowała się tym, że w ogóle nic nie przepracujesz, bo to by mogło spowodować, że po prostu totalnie, nie wiem, będziemy leżeć i czekać na jakieś rezultaty. Oczywiście tak to nie działa, ale prawo nieprzywiązywania się mówi właśnie, że jeżeli nasze działania wypływają z miłości, jeżeli jest w tym, co robimy, ten aspekt właśnie tego, że my to lubimy, czy my to wręcz kochamy, to będzie nam po prostu lżej funkcjonować i życie się staje, nawet jeżeli mamy bardzo dużo zadań, różnych aktywności do wykonania w codzienności, to jeżeli my właśnie podchodzimy z tą intencją miłości, z takim fajnym, pozytywnym zaangażowaniem, zupełnie inaczej to wszystko płynie i my mamy poczucie takie właśnie tej lekkości, tego włączania się w nurt życia. I fajne słowa, które gdzieś tam ze mną mocno rezonują, to nie są moje słowa, to są słowa Deepaka Chopry. Naturą gwiazd jest błyszczeć, a naturą człowieka realizować marzenia lekko i bez wysiłku. Naturą gwiazd jest błyszczeć, a naturą człowieka jest realizować marzenia lekko i bez wysiłku. I coś w tym jest. Jeżeli my czujemy połączenie z naszą darmą, czyli celem życia, prawo darmy jest też jednym z tych duchowych praw obfitości, spełnienia. Jeżeli my połączenie z tą darmą czujemy, to faktycznie będzie nam łatwiej doświadczać właśnie tego przepływu, tej lekkości i realizować te marzenia właśnie w taki sposób. Natomiast jest tutaj też kwestia właśnie w prawie najmniejszego wysiłku bardzo istotna akceptacji i odpowiedzialności. To chodzi tutaj między innymi o to, znowu my tu mówimy w dwóch słowach o każdym prawie, ale chodzi tu między innymi o to, że jeżeli na drodze realizacji naszego celu czy naszego marzenia pojawiają się jakieś przeszkody, trudności, wyzwania, które będą się oczywiście pojawiały, bo taka jest gdzieś tam natura świata, że naszą rolą jest dążyć do tej ewolucji, rozwoju i obniżać entropię, czyli obniżać chaos. Dzięki, Rafał. Tak, naszą rolą jest dążyć właśnie do tego rozwoju, do tej harmonii. Natomiast, żeby tego dokonać, my potrzebujemy pewnych impulsów do tej transformacji. To nie jest tak, że wszystko będzie od razu, wiecie, płynęło. O tej lekkości, o której ja tutaj też często mówię, i radości z naszych działań, jest to pewna nagroda. Jest to pewna nagroda za naszą dyscyplinę też.
i właśnie za akceptację trudności i odpowiedzialność za to, kiedy one się pojawiają, czyli nie chowanie głowy w piasek, a takie podejście, okej, stanęła ta trudność na mojej drodze i nasz umysł się tak wytrenowuje, że jest mu po prostu potem coraz łatwiej powiedzieć, okej, jakie jest rozwiązanie na tą sytuację. I nawet jeżeli my doświadczamy później po latach praktyki, po latach rozwoju podobnej sytuacji jak kiedyś, podobnej na przykład trudności, to dzięki temu treningowi nam już będzie łatwiej, czyli nie będzie już tak długiego na przykład okresu oporu, takiego poczucia niezgody na daną sytuację, która jest okej, z perspektywy ludzkiego umysłu, dajmy na to, trudna, tak? Jakaś nieprzyjemna. Nasz umysł się wytrenuje w tym i on będzie nas w tym wspierał mocniej już. Czyli każdy krok, to też jest z prawem karmy związane, że jeżeli my trenujemy, uczymy się na podstawie naszych doświadczeń, to z czasem one będą pojawiały się może podobne, ale już będzie nam łatwiej, tak? Już wziąć to na klatę, poradzić sobie, właśnie zaakceptować, okej, mam to, co tutaj mam przed swoim nosem, jest jak jest, dana trudność, ale biorę to na klatę, biorę tą odpowiedzialność, sprawdzam znowu, dlaczego wszechświat jeszcze mnie na przykład konfrontuje z tą lekcją. Czego jeszcze tu do końca nie zrozumiałam, czego tu jeszcze nie przerobiłam w pełni, tak? I skoro to tutaj się przydarza, to co ja mogę z tego wyciągnąć? Mamy też prawo intencji i pragnienia, o nim nie będę tutaj się zagłębiać, ponieważ to, no nie będę o wszystkich prawach tutaj mówić po prostu, bo nie mam, miałam dzisiaj tylko o jednym powiedzieć, a tutaj już nawiązałam do kilku, ale prawo intencji i pragnienia gdzieś tam każdy też słyszał, bo o intencjach i bardzo dobrze i bardzo fajnie się dużo mówi, o tym, żeby te intencje pozytywne wysyłać, żeby się na nich koncentrować. O, trochę kota mojego wkurzyłam. To jest prawo przyczyny i skutku. Tutaj trochę zaczepiałam za bardzo i mnie podrapała Stella. Więc to prawo intencji pragnienia mocno też się na warsztacie, na duchowej czarodziejce na tym skupimy. Natomiast dzisiaj chciałam powiedzieć troszkę więcej o prawie nieprzywiązywania się. Prawo nieprzywiązywania się, zacznę od cytatu. Aby zdobyć coś w fizycznym wszechświecie, nie wolno się przywiązywać do swoich oczekiwań. Kochana, dzięki ze serducha, Weronika, chyba od ciebie popłynęły. Więc tak, aby zdobyć coś w fizycznym wszechświecie, nie wolno przywiązywać się do swoich oczekiwań. Nie znaczy to, że musisz porzucić zamiar spełnienia swych pragnień. Nie wyrzekasz się intencji i nie rozstajesz z pragnieniami. Rezygnujesz z przywiązania do rezultatów. Przywiązanie bowiem opiera się na strachu i braku poczucia bezpieczeństwa. I to jest klucz. I z tym, słuchajcie, ja pracuję od lat i z moimi klientkami, i bardzo często jest to pewien taki kluczyk, taki wytrych, właśnie to prawo nieprzywiązywania się okazuje się być tym wytrychem, aby jeżeli czujemy, że w jakiejś sferze życia jest blokada, jeżeli nie płynie, jeżeli brakuje nam właśnie tej lekkości, radości, spełnienia, obfitości, sukcesu w dziedzinie, na którym nam zależy. Więc jeżeli coś tam jest zablokowane, to często, nie mówię, że zawsze, ale często okazuje się faktycznie, jak gdzieś tam zanurkujemy do wnętrza, że chodzi tutaj między innymi o to, że nie respektujemy prawa nieprzywiązywania się. Nie respektujemy go często dlatego, że nauczyłyśmy się przez lata wychowania często, dorastania w określonym systemie tego, żeby za wszelką cenę chronić i jakby zabezpieczać, tak? Zabezpieczać to bezpieczeństwo, słowo klucz. I tak naprawdę szukamy bezpieczeństwa na zewnątrz, a nie wewnątrz. A szukając ustannie na zewnątrz, nie budując go w swoim wnętrzu, blokujemy się. Blokujemy się na przepływ, na obfitość, na zadowolenie, na radość, na spełnienie, na lekkość. Ponieważ jaka jest radość z realizacji naszych celów, jeżeli my nieustannie, zamiast koncentrować się na drodze, która jest kluczem, skupiamy się tylko na rezultacie.
co wtedy możemy uzyskać? Jeżeli i znowu pewna równowaga według mnie tutaj jest potrzebna. Pewna taka właściwa perspektywa, czyli okej, jeżeli mamy jakiś cel, chcemy zrealizować jakiś cel, nie chodzi o to, żeby, nie wiem, nie planować, nie chodzi o to, żeby nie pamiętać, nie mieć tej intencji spełnienia tego celu. Absolutnie nie o to tutaj chodzi, ale puszczamy, czyli budujemy to zaufanie do siebie, do wszechświata. Jest bardzo trudne i to możemy wypracować z mojej perspektywy tak naprawdę przede wszystkim w medytacji. Trudno jest tak to wypracować tylko na logikę. Trzeba łączyć się, tutaj te wszystkie prawa się łączą, czyli trzeba wchodzić w to prawo wszelkich możliwości. Trzeba się połączyć regularnie z tą energią, zaufać. Cześć Natalia, hello kochana, cześć Jola, cześć. Zaraz przeczytam komentarz, Weronika, spokojnie, tylko dokończę myśl. Trzeba uczyć się tego zaufania do przestrzeni, czyli z jednej strony, okej, możemy myśleć w jakichś obszarach strategicznie, możemy wysyłać intencje, możemy mieć konkretne pragnienia, tak, jak najbardziej, ale wiedzieć, czuć, ufać, że jeżeli nasze prawdziwe pragnienie, że to jest naszego serca, a nie ego, czyli pragnienie serca, nie tylko naszego ego, to wówczas damy radę to zrobić. I znowu, nie chodzi o to, żeby rezygnować z dyscypliny, nie chodzi o to, żeby przestać działać i czekać, aż coś na nas spłynie, po prostu magicznie się nasze cele, marzenia spełnią. Nie. Chodzi o to, żeby z dyscypliną, z takim wewnętrznym stawianiem się robić swoje, bardzo lubię to powiedzenie, rób swoje, ale równocześnie odpuszczać to przywiązanie do rezultatów. Okej, możesz mieć jakieś założenie, że chcesz tyle i tyle tego i tego osiągnąć na przykład, ale puszczaj to, czyli ufaj, że jeżeli będzie inaczej, to też okej, okay, ty wyciągniesz z tego wnioski i okej, okay, i w porządku. Więc buduj to poczucie bezpieczeństwa wewnątrz. I znowu, ja tutaj tylko nakreślam, zarysowuję coś, natomiast w duchowej czarodziejce przez intensywny tydzień od 31 stycznia będziemy działać konkretnie, czyli będziemy robić ćwiczenia, będziemy też praktykować medytację, aby rozwijać w sobie te jakości i te właściwości. Będziemy się na tym skupiać. Więc serducha Was zapraszam. Jeżeli ktoś czuje, że brakuje tej lekkości, radości przepływu i obfitości w jego życiu, to ten warsztat będzie dla niego, myślę, inspirujący i wzmacniający. Zapisywać się już można. Na Instagramie link macie w bio. Tytuł warsztatu to jest Duchowa Czarodziejka. W Facebooku też macie podlinkowane oczywiście, więc serducha Was zapraszam. Co jeszcze? Właśnie to nieprzywiązywanie się do rezultatów jest równoznaczne tej świadomości naszego bogactwa, tego, że przestrzeń, że wszechświat jest nieograniczony w możliwości. Nieograniczony. I my, naszą rolą jest po prostu się do tego nurtu podłączyć ze sobą, ze swoimi właściwościami, ze swoimi pragnieniami, ze swoimi talentami, ze swoimi darami, skoczyć na tą falę, połączyć się, nie walczyć po prostu, nie stawiać oporu, tylko właśnie z większą lekkością się włączyć. I ta wolność tworzenia bez tych oczekiwań powoduje większą radość, większą lekkość i jakby mimochodem, tak trochę jakby przypadkowo, trochę jakby przypadkowo zaczynamy widzieć w lustrze rzeczywistości, w naszej codzienności, że ta obfitość zaczyna płynąć, że te sukcesy zaczynają się przydarzać, bo my jesteśmy sfokusowani. Okej, okay, mamy jasną intencję, nad jasną intencją też w warsztacie będziemy pracować. Mamy konkretną, jasną intencję, konkretne, jasne pragnienie, ale równocześnie uczymy się odpuszczać. To jest bardzo trudne, to jest proces, to się nie dzieje z dnia na dzień i dlatego trzeba to przypominać, dlatego trzeba z tym pracować regularnie. Nie, że raz to zrobimy, tylko do tego trzeba wracać, to jest pewien proces. Okej, okay, słuchajcie. Stella. Oj, oj, oj. Mój kot jest jak woda. Rozlewa się tutaj na moich kolanach. Przeczytam komentarz. Co tutaj piszecie? Weronika, myślę, że to klątwa ludzkości. Wszystkiego szukamy na zewnątrz i uzależniamy nasze życie od opinii innych. Dzięki, kochana, za komentarz. Tak, to jest, zgodzę się z tym, że faktycznie gdzieś tam od momentu
Nie każdy, znowu nie będziemy generalizować, ale wielu z nas doświadczyło w procesie socjalizacji, właśnie w systemie, w szkole, tego, że to zewnętrzne się liczy, tak? Nie było istotne tak naprawdę, na ile ty masz, powiedzmy, wiedzę z jakiegoś obszaru, jaka jest ocena, jaką dostałeś ocenę. Upraszczamy tutaj oczywiście i tutaj można by o tym pogadać dużo głębiej i dłużej. Ale też nie chcę przedłużać, bo już pół godziny nasz live trwa. Natomiast tak, i ta opinia innych to jest jeszcze kolejny temat. To jest jeszcze kolejny temat, bo właśnie w tym prawie nieprzywiązywania się nie chodzi stricte o opinię, tylko bardziej o to, żeby nie przywiązywać się tak bardzo do rezultatu. Ale opinia innych jest takim tematem ogromnym dla wielu osób i kiedy my to przepracujemy, czyli troszeczkę puścimy, nawet nie mówię, że w 100% się pozbędziemy tego pragnienia, nas kochali, akceptowali, szanowali, bo to jest też gdzieś tam bardzo ludzkie, ale jeżeli puścimy to w pewnym zakresie i nauczymy się, że tak naprawdę nie zostawimy siebie, jeżeli ktoś nawet nas skrytykuje, że my siebie nie zostawimy, czyli będzie to samo współczucie, będzie ta po prostu miłość, to poczucie wartości właśnie budowane od wewnątrz. Będzie nam dużo łatwiej sięgać po nasze marzenia i realizować nasze cele. Co jeszcze piszecie? Natalia pisze, bardzo brakuje radości. Tak, to jest obszar do przyjrzenia się. Dlaczego tej radości brakuje? Jakie przekonania gdzieś tam może dominują i kierują? Jak można je przetransformować? O tym też w moich programach, warsztatach oczywiście tego uczę. Czy na sesjach indywidualnych, więc serducha też zapraszam, bo można sobie pomóc, można dużo rzeczy odblokować i po prostu pozwolić, żeby więcej tej radości płynęło, bo każdy z nas ma do tego dostęp. Dobra, kochani, tyle na dzisiaj tej pogadanki. Nie odchodźcie jeszcze, bo zaraz wylosujemy kartę z afirmacją na najbliższe dni dla nas. Sobie tutaj popijam rumianek. No i co? Komentarz jeszcze przeczytam. Rafietyka myśli. Wydaje mi się, że puścić to nie znaczy przestać działać, dokładnie, tylko pracować z luzem i nadzieją. Co sądzisz? W 100% się zgodzę. Tak, piona. Zgodzę się w 100%, że puszczenie i tak, i często fajnie, że to napisałeś, bo ludzie często postrzegają odpuszczenie, puszczenie, puść intencję i czekaj, aż się zrealizuje, to chyba, że nie twój cel. Absolutnie, absolutnie tak się nie stanie. Przynajmniej mnie się tak wydaje. I z tego, jaką ja mam wiedzę i doświadczenie, wynika, że tak jak napisałeś, trzeba działać przede wszystkim, tak? Trzeba działać, ale właśnie z jakiego poziomu my działamy. Ja się tego też cały czas, słuchajcie, uczę i doświadczam takich momentów, że kurczę, widzę, tak? Widzę jakąś niespójność. Zdarzają się takie chwile, że zaczynam czuć, kurczę, tu brakuje właśnie tego przepływu, brakuje radości. Sprawdzam wtedy, jaka myśl się kryje i z jakiej intencji jest działanie. Jeżeli mamy działanie z intencji tego takiego wewnętrznego spokoju, działanie z intencji miłości do tego, co robimy, radości z tego, co robimy, z tej dziecięcej takiej zabawy, z tego, co tworzymy. Cześć, Dorota. To jest zupełnie inna energia. To jest zupełnie inna energia. A jeżeli my mamy działanie właśnie z tego braku, z tego cienia, można to określić, bo każdy z nas ma swoje cienie. Chodzi o to, żeby działać jak najwięcej z naszego światła, z naszej miłości. Ale jeżeli my wchodzimy w działanie właśnie z cienia, z jakiegoś naszego lęku, z braku zaufania do siebie, do przestrzeni, wtedy się tworzy blokada. I my to możemy odczuć natychmiast. Po prostu, jeżeli jesteśmy uważni na siebie i medytujemy regularnie, to już jest takie pyk, znowu nie! Zadziałaliśmy z poziomu lęku, z poziomu braku, zdziałaliśmy z poczucia niedostatku wewnętrznego. I jak co się dzieje w konsekwencji? Jeżeli my działamy nie z zaufania, a właśnie z lęku, z tego poziomu, natychmiast wszechświat nam to odbija.
Czyli jak to lustro, tak? Rzeczy zaczynają iść jakoś tak oporniej. A coś, wiecie, jakiś feedback jest nie taki, i tak dalej, i tak dalej. Także jak najbardziej działanie, 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 ale z jakiej intencji? To jest istotne. Okej, co pisze Dominika? Dominika na Facebooku pisze: no cześć, kochana. Odpuszczenie to mój motyw ostatniego czasu. Robi magic. Tak, właśnie. Odpuszczenie, czyli odpuszczenie tego rezultatu, a nie znaczy to, że odpuszczenie działania, wiadomo. Robi zmianę, tak, robi zdecydowanie zmianę. Okej, kochani, także z serducha jeszcze raz zapraszam, jeżeli macie ochotę, można dołączać. Warsztat 31 stycznia startuje wygląda on tak, że jednego dnia, czyli tego 31 w niedzielę, widzimy na tym webinarze, ja gadam, 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 gadam o teorii, ale bardzo szczegółowo, bo dzisiaj to po prostu zrobiliśmy takie, wiecie, delikatne. Od kilku stron, ale w kilku słowach. Natomiast tam będziemy konkretnie, mocno osadzać się w każdym z tych praw, żeby to zrozumieć, żeby to poczuć, żeby też zweryfikować, na ile ja w życiu stosuję to prawo. Cześć, kochana! I później kolejne dni naszej praktyki to są właśnie dni praktyki, czyli przez cały tydzień, każdego dnia, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, o, za szybko machałam palcami, niedziela, czyli niedziela jest webinar, a później od poniedziałku znowu do niedzieli, każdego dnia jest ćwiczenie. I to polega na tym, że ja będę też na taki krótszy już niż webinar live, na live będę dodawać Wam powera. Będę opowiadać znowu jeszcze mocniej w praktyce, jak możemy zastosować konkretne prawo, i będzie takie jakby zadanie domowe dla każdego, żeby przećwiczyć dane prawo w konkretnym dniu. Oczywiście to nie będzie tak, że ja będę to jakoś weryfikować, ale to będzie taka motywacja, będzie działanie w grupie. Także to będzie motywacja do tego, żeby faktycznie to trenować, żeby się temu przyglądać, żeby to obserwować. Bo okej, mówię, teoria to jest jedno, my pewne rzeczy znamy, my pewne rzeczy wiemy, ale to się może w naszym życiu, za uwagą podąża energia. Więc jeżeli my się temu przyglądamy, jeżeli my inwestujemy swój czas, swoją energię, swoje zaangażowanie, żeby jakiś obszar tego jakiegoś naszego aspektu, tej pracy wewnętrznej wykonać, to wtedy to się zaczyna w naszym życiu faktycznie manifestować. Także jeżeli ktoś z Was potrzebuje więcej tego przepływu, spełnienia, obfitości z lekkością, mieć więcej też tego poczucia sprawczości, chce sobie podnieść troszeczkę wibracje na nowy rok i przećwiczyć te strategie w praktyce, te działania. Dzięki za serducha. Także tyle w temacie dzisiaj, naszego czwartku od serca. I zachęcam Was do, jeżeli macie ochotę się ze mną tutaj pobawić i też włączyć w ten nurt tego, wiecie, prawa dawania i otrzymywania, czyli chcecie po prostu też mi coś miłego dać, to zachęcam Was do oznaczania temat, no ogólnie o każdym prawie troszeczkę. Prawo nieprzywiązywania się. Możecie hashtagiem oznaczyć i jeśli macie ochotę albo jak Wy to postrzegacie, jak Wy realizować to prawo w swoim życiu. Na tyle, na ile na razie to rozumiecie, bo to wiadomo, że dzisiaj nie było może bardzo dużo tej teorii, ale na ile rozumiecie to prawo nieprzywiązywania się, to odpuszczanie. I możecie właśnie hashtag czwartek od serca, bo tak się nazywają te nasze czwartkowe spotkania. Także zachęcam Was i zaznaczajcie mnie coaching serca, żebym mogła zobaczyć, przeczytać, jakie są Wasze refleksje, bo jak wiemy, uczymy się od siebie nawzajem. Także ja się na pewno od Was też mogę dużo nauczyć. No i na koniec, kochani, dziękuję Wam za obecność i losujemy kartę z afirmacją na ten tydzień. Zobaczymy, czy karta nam jakoś zarezonuje z tym, o czym dzisiaj tutaj była mowa. Losujemy. Stella towarzyszy. Dobra. I uwaga, uwaga. Co my tu mamy? Fik.
Mamy kartę. Nie, to jest żart, słuchaj. Nie, to jest nie. Jak tu nie wierzyć? Słuchajcie, w połączenie, w synchroniczność. Jak tu nie wierzyć? Jak dzisiaj mówię o prawie nieprzywiązywania się, mówię o odpuszczaniu, a karta, którą losuję, to nie był wybór. Widzieliście, ja to wylosowałam, przysięgam, wylosowałam. Wyzbywam się wszelkich oczekiwań. To jest po prostu coś niesamowitego. No, niesamowite. Swobodnie płynę z prądem życia. Kocham siebie. Wiem, że na każdym kroku czeka mnie coś dobrego. Nie, nic dodać, nic ująć po prostu. Myślę, że tu komentarz jakikolwiek już jest zbędny. Wyzbywam się wszelkich oczekiwań. I robię swoje, ja bym dodała. Robimy swoje. Tak, fajne, no, kocham te karty. Już niestety są ciężko dostępne na rynku, bo wiele osób się o te karty mnie pyta, ale nigdzie nie można ich dostać, z tego co wiem już, w języku polskim. Po angielsku podobno jeszcze gdzieś można je dorwać. Także kochani, życzę Wam pięknego czasu, pięknego już też weekendu. No, cudne są. I właśnie tej lekko pchnięcia z nurtem, z prądem. Tutaj ta babeczka jest nad morzem, więc właśnie, płynięcia na fali. Louise Hay, tak. Dziękuję bardzo. Dzięki. Miłego dnia również. Trzymaj się cieplutko. Trzymajcie się, kochani. Jesteśmy w kontakcie. Widzimy się. Dzięki za serducha. Dzięki. Widzimy się w kolejny czwartek za tydzień, bo te czwartki od serca to będzie teraz regularny cykl. Także zapraszam. Dzięki ze serca. Buziaczki. I pamiętajcie, jeżeli macie ochotę się pobawić, to hashtag prawo nieprzywiązywania się, hashtag czwartek od serca i lecimy z tematem. Jaka jest Wasza perspektywa na to? Miłego dzionka. Pa! Miłego. Tutaj Facebook.